Badamy po to, żeby nauczyć się wstawać i być lepszym. I ten komiks jest tego najlepszym przykładem. Cześć wszystkim! W październiku do sprzedaży trafiła trzecia odsłona cyklu One Bad Day, czyli cyklu poświęconego wybranym przeciwnikom Batmana z jego przepotężnej i bogatej galerii łotrów. Komiks ten otrzymałem od sklepu Atom Comics, za co bardzo serdecznie dziękuję. I na wstępie podkreślam, że sklep nie miał żadnego wpływu na moje wrażenia, jak i recenzje. Jest to trzecia część cyklu, która jest tworzona z motywem przewodnim tego, co mogliśmy zobaczyć w Zabójczym Żarcie. Czyli jednego złego dnia, który z normalnych ludzi stworzył tak naprawdę ich najgorsze oblicza. Oblicza, z którymi Batman mierzy się do tej pory. Pierwszą częścią była poświęcona Riddlerowi i tam mieliśmy ten główny motyw właśnie tego złego dnia, który z normalnego człowieka uczynił złego. Drugim komiksem był poświęcony Two-Face'ie i tam mieliśmy inny motyw Zabójczego Żartu, czyli główny bohater, który chciał wywołać u kogoś ten zły dzień, starając się sobie udowodnić, tej jednostce, jak i całemu światu, że każdy może przemienić się pod wpływem takiego dnia. No i mamy trzecią odsłonę poświęconą Pingwinowi i tu mamy chyba najbardziej innowacyjne podejście, ponieważ autor nie poszedł na łatwiznę, nie sięgał po sprawdzone modele tego tytułowego dnia, tylko inspirując się tym motywem przewodnim, stworzył coś zupełnie innego. Pingwin. Głowa tak naprawdę mafijnego świata Gotham. Pławił się przez lata w luksusie, stworzył potężne gangsterskie imperium, które wytyczało zasady na przedmieściach Gotham. Jednak przyszedł taki dzień, że ktoś wyrolował Pingwina i odebrał mu to wszystko. Pingwin został dosłownie z niczym, do takiego stopnia, że gębą mógł szorać po ulicy, bo nie miał nawet grosza przy duszy. Po iluś tygodniach lub miesiącach, nie wiem dokładnie kiedy, przychodzi moment, kiedy Pingwin chce to odzyskać. Chce odzyskać to imperium, które stracił. I to właśnie jest motyw wyjściowy tego komiksu. Widzimy Pingwina na obrzeżach Gotham, przypatrującego się miastu i jest zdeterminowany do działania. Postanawia, że to jest ta chwila. Ten moment, kiedy on się mobilizuje i idzie odzyskać swoje. Nie będzie miał jednak łatwo, ponieważ w jednej kieszeni ma 5 dolarów, a w drugiej taki mały pistolecik z jednym nabojem. I tyle mu tak naprawdę wystarczy, żeby zmobilizować się do działania. I cały komiks jest taką jedną większą podróżą po różnych jednostkach, które Pingwin będzie odwiedzał, starając się uformować jakiekolwiek siły, żeby móc odzyskać swoje imperium. Jednak nie będą to osoby przyjaźnie do niego nastawione, ponieważ on przez te lata, mimo iż dyrygował tym całym imperium, miał tych swoich sojuszników, przyjaciół, to tak naprawdę ich nie miał, ponieważ on ich traktował odgórnie, wręcz po prostu ich nie szanował i oni nie budzili do niego sympatii, która teraz ma miejsce. Ich komiks tak naprawdę jest w większości troszkę przegadaną całością, ponieważ akcji tutaj dosyć mało, ale broni się, ponieważ mamy mnóstwo zarysowanych fajnych relacji z Pingwinem. Pokazują nam, jak te relacje wyglądały przez lata, jak wyglądają obecnie, jak one są przede wszystkim złożone i jak będą zmieniały się pod wpływem tej historii, przede wszystkim wywierając nacisk na naszego głównego bohatera. I mamy tutaj taką dobre podsumowanie na sam koniec, ponieważ ostatnia strona jest takim przypieczętowaniem całej zmiany, jaką nasz bohater przechodzi w trakcie tego komiksu. Ponieważ coś zachodzi w jego życiu innego i niezależnie od tego, czy uda mu się osiągnąć ten cel, czy się nie uda, to i tak przejdzie tą zmianę. Także mam tutaj przede wszystkim też fajnie zarysowane postacie, ponieważ wszystkie postacie, z którymi się spotyka, to są albo nowe postacie, albo takie, które my totalnie rzadko widzieliśmy w komiksach o Batmanie. I są to bardzo wyraziste postacie z własnymi charakterami, zróżnicowanymi od siebie, które mają jakiś wpływ na historię, na naszego bohatera. Fajna jest zarysowana między nimi chemia i po odstawieniu tego komiksu one nie wyparowują z naszej głowy. My zapamiętujemy te postacie. No może też nie każdego, ale zdecydowaną większość, która wyłania się tutaj na ten bardziej główny plan, już tak. I to uważam za dobre wykorzystanie przestrzeni w tego komiksu. Komiks, który nie jest gruby, on ma 50 stron, coś koło tego, a jest to naprawdę dobrze wykorzystana przestrzeń, aby pokazać nam tą główną fabułę, postacie i zaoferować coś jeszcze więcej. Cała historia jest w takim klimacie typowo gangsterskim, ponieważ będziemy mieli wojaże jednej grupy, drugiej i tutaj też się wyłaniają te elementy akcji, których, jak wspomniałem, jest niewiele.
Co prawda mamy 2 do 3 takich momentów, ale są one na tyle fajnie poprowadzone i ulokowane fabularnie w kontekście tych całych rozmów, aby miały swoje uzasadnienie i nam nie dawały takiego poczucia, że nic tu się totalnie nie dzieje. Ponieważ no, jak pingwin odwiedza coraz to nowsze jednostki, to myślę, że to już jest nawet taka bardzo ciekawa treść, która poszerza także lore batmańskie. I właśnie tu warto to zaznaczyć. Ponieważ pingwin, podróżując po tym Gotham, odwiedza konkretne jednostki i są to jednostki, na których kiedyś opierał swoje imperium. I myślę, że to można samo w sobie traktować jako takie przytoczenie struktury, jak ten świat gangsterski tam wygląda. Ponieważ my na co dzień nie mamy takiego obrazowania. A tu mamy, że ta osoba była odpowiedzialna za to, ta była za to, ta była za to, między nimi były takie umowy. I to jest dla mnie jako czytelnika bardzo ciekawe, bo mogę coś się więcej dowiedzieć o Gotham i są to też takie fakty, które totalnie nie rujnują tego, co my wiemy z kontinuum, ogólnie DC. Myślę, że to właśnie jest taka nawet dosyć bezpieczna historia, ponieważ poprzednie twory w ramach tego cyklu miały zabiegi, które troszkę kontrastowały z tym, co my znamy. Najlepiej trochę obrazuje pierwszy przykład, ponieważ tam Ridley miał bardzo taki brutalny, swój ostry, zadziorny charakter, którego nie masz tak w komisie. Wiemy, że ja to wtedy broniłem. Są pewne podstawy ku temu, ale nadal ten obraz był troszkę przerysowany. No i Batman, który podejmował takie dosyć kontrowersyjne decyzje. Tu tak nie ma. Tu jest cała bezpieczna całość, zgodnie z duchem tego, co my znamy z kontinuum batmańskiego. I fajnie tak się bawiąca, że czy tą historię uczynimy kanoniczną, czy nie, to nic nie zmienia, a nawet nam rozszerza. Fajnie pamiętać tymi motywami. Także już na samym początku tego komiksu też mamy fajnie pokazane, jak się zmieniło Gotham pod wpływem nowej władzy. Ponieważ za kadencji Pingwina mamy konkretne zasady na przemieścia Gotham. On dyktuje warunki, trzyma się tego, kto się nie trzyma i nie ma problemu. Nowy gość u władzy nie ma takich zasad. Praktycznie w ogóle nie ma żadnych zasad i to od razu wpływa na mieścinę. Widzimy, że na głównych alejach Gotham potrafią handlować narkotykami, handlować nielegalną bronią, czy rozszerzać prostytucję. I to samo bardzo szokuje Pingwina, który komentuje to i uważam, że było to bardzo fajne, ponieważ mieliśmy mocniej zaakcentowane Gotham, jako Gotham, tą zbrukaną miejscowość, która jest jeszcze bardziej teraz zbrukana i widzimy takie wykorzystanie potencjału pełnego, żebyśmy mieli odczucie, że faktycznie coś się zmieniło pod wpływem tej władzy, a nie tylko osoba. Bo tak, to by nie było takie kompleksowa historia. Tak, jest i ma swój wydźwięk. W tym komisie także pojawia się Batman i Montoya, która jest komisarzem. Ich obecność jest bardziej symboliczna i nie jest to też żaden spoiler, ponieważ w każdej tej odsłonie tego cyklu oni się pojawiają. Oni nie mają bezpośredniego wpływu na fabułę. Bardziej pojawiają się w momentach, kiedy coś się dzieje w tej historii i oni się pojawiają po wszystkim. I dla mnie to jest takie bardziej wykorzystanie pod kątem symbolicznego zaakcentowania wagi tamtych działań i ogólnie całej tej wojny gangsterskiej, która tutaj się wytacza. Batman ma troszkę, ale tylko troszkę większą rolę, ponieważ on będzie miał taką osobistą konfrontację z Pingwinem. I to mamy starcie dwóch podejść odmiennych do konkretnej rzeczy. I tutaj konfrontują się ze sobą tak naprawdę dwie takie surowe prawdy, gdzie jedna prawda chce wywrzeć nacisk na drugą i nakłonić do swojego stanowiska, a raczej dalszego biegu wydarzeń. I taki zabieg udaje się którejś ze stron osiągnąć i myślę, że to była bardzo fajna taka merytoryczna rozmowa, przede wszystkim o takiej szarej rzeczywistości, która ma miejsce w Gotham. I było to kompleksowe też wyjście, ponieważ to było bardzo rozwojowe i jak się dowiadujemy później w trakcie finału, potrzebne, żeby lepiej nam nakreślić postacie. Komiks też bardzo fajnie przedstawia nam Pingwina, ponieważ ja do tej pory przynajmniej go nie odbierałem jako osobę, która była tylko u władzy, pławia w tym luksusie i nie miał tak sam siebie nic do zaoferowania. Taki nawet obraz mógł budzić swoją aparycją, ponieważ jest to mały, grubiutki człowiek z pokraczną twarzą. Jednak ja go zapamiętałem między innymi w serialu Gotham jako jednostkę ambitną, zadziorną, zmobilizowaną, która ma swój jasny cel i chce go osiągnąć, nie patrząc w ogóle, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy to jest głupie, czy to jest mądre. I on potrafił dużo poświęcić, żeby pójść osiągnąć ten cel
I tutaj dokładnie taki pingwin jest zarysowany i to jest dla mnie kapitalna sylwetka postaci, która wypisz, wymaluj, tak powinna być prowadzona. Nawet tutaj mamy głębsze przemyślenia pingwina, które fajnie pasują do jego obecnej sytuacji, tego co stracił i całość naprawdę czyta się wybornie. Ja totalnie nie czułem, że to jest 50 stron historii i to duża zasługa Johna Ridleya, czyli tego gościa, który w stanie przyszłości prowadził czarnoskórego Batmana i później rozszerzał jego historię na łamach dwóch serii. Aktualnie dalej wychodzi seria I Am Batman i myślę, że ona jest taka przyzwoicie spokojna, bezpieczna. I to samo mogę powiedzieć o tej historii, ponieważ ta historia swoją fabułą jest dosyć taka prosta, bezpieczna, nierewolucyjna, ale za to bardzo fajna, taka pod kątem gangsterskim, wykorzystująca ten motyw utraty wszystkiego i próby, żeby to odzyskać. No i dobrze jest wykorzystany ten motyw tytułowego Jednego Złego Dnia, który tak naprawdę jest liźnięty, ale na tyle przekonująco i w kontekście tej postaci, historii, jak i całego Gotham, że dla mnie to lepiej trafia niż to, co miałem w poprzednich odsłonach. Historię też na troszkę odbieram jako taki motywator, ponieważ w życiu każdego z nas chyba była sytuacja, w której my traciliśmy wiarę w siebie. Ponieważ stało się coś złego, my jesteśmy na dnie, nie wierzymy, że może być lepiej, co możemy zrobić. I takiej samej sytuacji jest główny bohater tej historii, który wie, przeżył już swoje, pogodził się z tą stratą, ale nie może jednak jej przeżyć i on chce poprawić swój los i mobilizuje się, nawet będąc w tak żałosnej sytuacji, w jakiej jest na początku. I dla mnie było to troszkę takim motywatorem. Myślę, że dla kogokolwiek też może być. I jeżeli jeszcze nie mieliście okazji czytać tego cyklu, jak najbardziej Wam polecam, sięgnięcie po ten album, ponieważ jest on kawałek dobrej historii i myślę, że jest jednym z fajniejszych komiksów ogólnie o pingwinie. I nawet jeżeli chcecie jakiś dobry komiks o pingwinie, czytajcie to, będziecie się przy tym dobrze bawić, tym bardziej, że cena nie jest wygórowana, ponieważ w Atom Comics kupujecie go za 35 zł i uważam, że jest to dobrze wyglądający komiks, dobrze napisany i świetne czytadło. A na pewno może Was też zachęcić, że nie jest to kanoniczna historia, bardziej na zasadzie Elseworldu, więc możecie podejść do niej z marszu i tak samo nie ma w tym komiksie odwołań do innych części tego cyklu. Funkcjonuje jako samodzielna całość. Jest to kompletnie opowiedziana historia i dobrze wykorzystana przestrzeń tego, no nie grubego komiksu, a to też jest wyzwanie, aby na łamach tylu stron opowiedzieć kompleksową historię, która wywołuje jakieś emocje. Dla mnie jest to jeden z lepszych komiksów, który ostatnio czytałem i zachęcam Was do przeczytania tego, ponieważ myślę, że będziecie się dobrze przy tym bawić. I to tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Cześć!